Dzisiejszy temat rozważania dotyczy zagadnienia związanego z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. I może na początek tak nietypowo przeczytam poemat Karola Wesleya. Oto idzie z obłokami ten, co zmarł za grzeszny świat. Z nim zbawieni tysiącami w złotogłowiu świetnych szat. Alleluja, Jezus Panem tysiąc lat. Każde oko wnet zobaczy nadchodzący sądu brzask. Tłumy zdrajców i siepaczy i zaprzańców jego łask ujrzą z płaczem zgardzonego zbawcy blask. Na Jezusa lśniącym ciele ślady srogich niegdyś ran, skąd radości płynie wiele dla tych, kogo zbawił Pan. Jakiż zachwyt ujrzeć ten chwalebny stan. Tak i amen, drogi Panie, przyjm należny chwały tron, cześć i moc i dziękowanie za Twój krwawy za nas zgon. Panie Jezu, przyjdźże rychlej z górnych stron. Karol Wesley. Oczywiście to nie jest natchnione Słowo Boże, ale ten autor, czytając Biblię, wyciągnął wnioski dla tego poematu, takie, jakie tutaj słyszymy. Ze słów tych wynika, że autor uważa, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi. I nie zająłbym się tym tematem, gdyby nie to, że ja również uważam, że Jezus przyjdzie po raz drugi. Mam do Ciebie zatem pytanie. Czy wiesz, że Jezus przyjdzie drugi raz? Jeżeli weźmiemy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, z 3 wersetu, to tam mamy wyraźną wypowiedź Pana Jezusa. Przyjdę znowu. A słowo Pana Jezusa trwa na wieki. Widzimy to zapewnienie w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 25 werset. Ale Słowo Boże trwa na wieki, a to jest Słowo, które wam jest zwiastowane. 1 Piotra, 1 rozdział, 25 werset. No i kto powiedział te słowa, przyjdę znowu? Powiedział je Pan Jezus, który jest prawdą, bo Pan Jezus jest prawdą. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Powiedział Jezus, ja jestem tą drogą i prawdą i życiem. Widzimy wyraźnie, że Jezus jest prawdą i mówi prawdę. I skoro powiedział, że przyjdzie znowu, to przyjdzie znowu. Stąd mój wniosek, że Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. Aniołowie też mówili, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz. Ten Jezus, ten sam i tak, czyli w ten sam sposób przyjdzie. Widzimy to w słowach z Dziejów Apostolskich z 1 rozdziału 11 wersetu. I rzekli aniołowie, mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Zatem dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić temu tematowi.
Jezus przyjdzie drugi raz. Zatem widzimy, że aniołowie mówili, że On przyjdzie jeszcze raz. Słowa ten Jezus pokazują nam, że chodzi o tego samego Jezusa i tak, czyli w dokładnie ten sam sposób przyjdzie. I aniołowie się nie pomylili. I uczniowie się nie pomylili, bo uczniowie zwiastowali przyjście Pana Jezusa ponowne. Aniołowie podobnie zwiastowali przyjście Pana Jezusa, zarówno pierwsze, jak i później zapowiadali drugie. Widzimy to między innymi w wersetach ze Słowa Bożego, między innymi z Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 26 do 33 wersetu i w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, od 8 do 18 wersetu. Tutaj przytoczę słowa z Łukasza, 1 rozdział, 26 do 33 wersetu. A w miesiącu szóstym posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maria. A wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaskąś udarowana, Pan jest z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Także Ewangelia Łukasza, rozdział 2, rozdział 2 Ewangelii Łukasza, od 8 wersetu do 18. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A oto będzie dla was znakiem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy. Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Widzimy zatem, że aniołowie mieli rację, gdy zapowiadali pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa i mają także rację, zapowiadając drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty przez usta apostołów wielokrotnie powtarzał, że Jezus Chrystus znowu przyjdzie. Widzimy to między innymi w słowach ze Słowa Bożego zapisanego w 1 Tesaloniczan 4 rozdział 16 werset. Gdyż sam Pan z okrzykiem
z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. To jest 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. I teraz, skoro widzimy, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla istot niebiańskich, bardzo ważne wydarzenie dla samego Boga, czy tak ważne wydarzenie na tak wielkiej powadze oparte nie powinno mieć dla nas dużego znaczenia? Ma dla nas żywotne znaczenie, kluczowe znaczenie, fundamentalne znaczenie. Bez tego wydarzenia chrześcijaństwo nie jest chrześcijaństwem. Jeśli Jezus przyszedł pierwszy raz, to przyjdzie też drugi raz. Gdy Jezus po raz pierwszy przyszedł na ziemię, świat go odrzucił. On był wtedy wzgardzonym Nazarejczykiem. Gdy Pan Jezus znowu przyjdzie, okaże się jako błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących, jak o tym czytamy w rozdziale 6 pierwszego listu do Tymoteusza od 13 do 15 wersetu. Rozkazuję przed Bogiem, który wszystko ożywia, i przed Chrystusem Jezusem, abyś zachował to przykazanie, będąc bez nagany, aż do objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących. Jeszcze mamy poświadczone ze Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 werset. Bo jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 werset. W podobnym duchu wypowiada się Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. List do Hebrajczyków, albo inaczej list do Żydów, rozdział 9, werset 28. Jezus przyjdzie, to jest ponad wszelką wątpliwość, aby usiąść na tronie swej chwały, bo tak mówi Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. Tak mówi Słowo Boże z Mateusza, 25 rozdział, 31 werset. Także Pan Jezus przyjdzie, aby być uwielbionym w tych, którzy w Niego uwierzyli. Mówi nam o tym Słowo Boże z 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego, iż uwierzono naszemu świadectwu u was w on dzień. Tak mówi 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Także Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, aby panować w sądzie i sprawiedliwości nad wszystkimi narodami ziemi. Widzimy świadectwo tego w kilku miejscach Słowa Bożego. Pierwsze z nich, które przeczytam, to jest objawienie Jana, albo inaczej Apokalipsa, rozdział 2, od 25 do 27 wersetu. Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami i będzie ich rządził laską żelazną jako
statki garncarskie, skruszeni będą, jaką i ja wziął od ojca mego. Kolejne miejsce z Izajasza, 9 rozdział. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam. I będzie panowanie na ramieniu Jego i nazwą imię Jego. Dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie jego, aż postanowi i utwierdzi w sądzie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to zawisna miłość Pana zastępów. Izajasza 9 rozdział od 6 do 7 wersetu. Kolejne miejsce jest z drugiego psalmu, rozdziału 9, wersetu 9. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. Psalm 2, werset 9. Widzimy zatem wyraźnie, Jezus przyjdzie, aby usiąść na tronie swojej chwały, być uwielbionym w tych, którzy w Niego uwierzyli i panować w sądzie i sprawiedliwości nad wszystkimi narodami ziemi. Co za wspaniały widok z tego się nam wyłania. Jaki to będzie wspaniały widok, gdy ujrzymy Króla w Jego piękności. Jak to opisał Izajasz w 33 rozdziale w 17 wersecie. Króla w piękności oglądają oczy Twoje, ujrzą i ziemię daleką. Izajasza 33:17. Niestety są pewni naśmiewcy, pewni ludzie podający się nawet za ludzi religijnych, pobożnych, i o zgrozo nawet podających się za chrześcijan, którzy uważają, że na przykład teraz już jest nowe przymierze, albo że mało ich to obchodzi, że Jezus przyjdzie znowu. Ludzie tacy całkowicie są rozbitkami w wierze. Jeśli byśmy takich ludzi spotkali, to niestety musimy wiedzieć, że należy z takimi ostrożnie postępować. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas, bo dni są złe. Ludzie tacy niestety są w stanie gorszym niż poganie i celnicy, bo uważają się za chrześcijan, ale w żadnym wypadku nimi nie są, skoro nie oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Takim ludziom, tak jak poganom i celnikom, trzeba wskazać na ukrzyżowanego Zbawiciela jako jedyną nadzieję zbawienia, bo są to ludzie idący szeroką drogą na zagładę. Takim osobom trzeba przedstawić piękno Syna Bożego, aby w duchowy sposób pocałowali Syna, aby nie zginęli w drodze. Błogosławieni wszyscy, którzy w Nim ufają, jak mówi nam Słowo Boże w Psalmie 2, werset 12. Pocałujcie Syna, by się snać nie rozgniewał i nie zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość Jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w Nim ufają. Psalm 2, werset 12. I tacy ludzie mogą uzyskać pomoc jedynie od Boga, od Pana Jezusa. Bo co takiej osobie pomoże, choćby cały świat pozyskał dla całej swojej ideologii? Ci ludzie są czasami religijnie bardzo aktywni, podają się za różnego rodzaju aktywistów religijnych, czasami nawet za głoszenie religii biorą pieniądze. Jeżdżą samochodami kupionymi na cele religijne, ale nie są w żaden sposób
chrześcijanami, choć za takich się podają. Co takiej osobie pomoże, choćby cały świat pozyskała, a na duszy swej poszkodowana była? Tak mówi Słowo Boże w Mateusza 16 rozdział 26-27 werset. Słowa samego Pana Jezusa. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swą? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego. Tacy ludzie, szerząc kłamstwo, że teraz jest nowe przymierze, milenium czy tysiąclecie, albo w ogóle odrzucając ważność powtórnego przyjścia Pana Jezusa, są po prostu ludźmi, którzy wykonują złą pracę. Są szkodnikami. Ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. I to, że oni odrzucają powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, twierdząc, że ono już nadeszło, skoro twierdzą, że już jest nowe przymierze, a nowe przymierze, jak wiemy, będzie zawarte dopiero po przyjściu Pana Jezusa. Dopiero po powtórnym przyjściu Pana Jezusa nastąpi nowe przymierze, ale są kłamcy, którzy twierdzą, że już dziś mamy nowe przymierze. I ci zwodziciele przeoczają to, że mimo ich kłamstw Jezus Chrystus przyjdzie, choć nie wiemy dnia ani godziny, kiedy się to stanie. Mamy o tym zapisane w Mateusza 25 rozdział 13 werset. Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie. Mateusza 25:13. I co by się stało z tymi ludźmi, gdyby teraz właśnie przyszedł mimo waszych kłamstw? Tak możemy się zwrócić do takich ludzi, którzy twierdzą, że już jest nowe przymierze. Do tych oszustów religijnych, którzy są w błędzie, błądzą sami i innych w błąd wprowadzają. Możesz takiego spytać, czy gdyby cię znalazł dzisiaj w spokoju, czy też byłby gotów zostać na sądy Boże, aby drętwieć ze strachu i oczekiwania tych strasznych rzeczy, które przyjdą na cały świat. Czytać możemy o tych ostrzeżeniach 2 Piotra 3 rozdział 14 werset. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. 2 list Piotra, 3 rozdział, 14 werset. A kolejne ostrzeżenie jest w Łukasza, 21 rozdział, 25-26 wersetu. Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na cały świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. Łukasza 21, 25, 26. Więc możemy tutaj widzieć pewnego rodzaju obietnicę dla nas, że w chwili, gdy Kościół będzie z Chrystusem na powietrzu, gdy wszyscy prawdziwi wierzący będą zabrani żywcem do nieba przed wielkim uciskiem, a po tym wielkim ucisku 7 lat będzie ucisków i po tych 7 latach dopiero nastanie nowe przymierze zawarte z Izraelem i Judą, ale w chwili, gdy Kościół będzie z Chrystusem na powietrzu, to ci naśmiewcy, ci bluźniercy twierdzący, że już dziś jest nowe przymierze, niewierzący w to, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i to wystarczy dla zbawienia, tylko szukający usprawiedliwienia w samych swoich błędach i uczynkach i religii uczynków, to gdyby taki potępiony człowiek był dalej na ziemi,
to gdy taki człowiek będzie w tym momencie, to przy ukazaniu się Jezusa, gdyby narzekał, prosił, aby góry i skały zakryły go, to co mu to pomoże? Nic mu to nie pomoże. Mamy wiele ostrzeżeń w Słowie Bożym, że w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich, żeby zabrać ich do nieba żywcem, to od tego momentu uruchomiony zostanie zegar. Zegar zaczynający 7 lat wielkiego ucisku, a po tych 7 latach Jezus przyjdzie osobiście wraz z Kościołem na ziemię i potem będzie dopiero zawarte nowe przymierze, 1000-letnie królestwo, milenium się wtedy zacznie, nie wcześniej. Niektórzy zwodziciele, aby rozwodnić tą swoją fałszywą naukę, przestali mówić, że milenium jest już teraz, tylko zaczęli kłamać, że chodzi im nowe przymierze jako coś niby innego niż milenium. To jest tylko zwodniczy charakter tych kłamców, którzy jak Filetos i Hymnogeus i Filetos i Hermogenes z drogi wiary zboczyli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało, bo nowe przymierze dopiero będzie po dokonaniu zmartwychwstania. A przecież my doskonale wiemy z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, że najpierw będzie zmartwychwstanie, a dopiero potem będzie 7-letni ucisk, który również będzie zawierał w sobie kolejną część zmartwychwstania i dopiero po tym, po zmartwychwstaniu, nastanie co? Nowe przymierze zawarte z Izraelem i Judą. Wcześniej nie. Wcześniej nowe przymierze nie nastanie. I teraz, jeżeli popatrzymy na kilka miejsc ostrzeżeń, to pierwsze z nich Łukasza 21:36. Przetoż czuwajcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Tak mówi Pan Jezus, a słowa te są zapisane w Łukasza 21:36. Kolejne miejsce ze Słowa Bożego to jest 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. Zatem my żywi, dlatego słowa żywi używamy jako zapewnienia, że żywcem będziemy zabrani do nieba, gdy Pan Jezus przyjdzie. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. To są słowa z 2 Tesaloniczan, 1 rozdział od 7 do 10 wersetu. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego w ogniu płomienistym, oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności pańskiej i od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was w on dzień. Czyli tak mówi nam Słowo Boże z 2 listu do Tesaloniczan, od 1 rozdział od 7 do 10 wersetu. Kolejne miejsce o narzekaniach tych ludzi bezbożnych. Wtedy się okaże znamię Syna Człowieczego na niebie. To są słowa z Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Wtedy się okaże znamię Syna Człowieczego na niebie, a wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi,
i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i chwałą wielką. Tak mówi Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Natomiast mamy też dowód, że tacy bezbożni wyznający, że przyjście Pana Jezusa nie ma znaczenia, bo już nowe przymierze mamy teraz, to będą jeszcze prosić, aby góry i skały zakryły takich przed obliczem Pańskim. Tak mówią na przykład słowa z objawienia, 6 rozdział, 16 werset. I rzekli górom i skałom, upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy. Objawienie, albo inaczej Apokalipsa, 6 rozdział, 16 werset. Więc widzimy wyraźnie, że możemy takiemu człowiekowi postawić przed oczy pytanie, czy by cię Pan Jezus znalazł w spokoju, czy raczej chciałbyś pozostać na ziemi, aby drętwieć ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na cały świat w chwili, gdy Kościół będzie z Chrystusem zabrany na powietrzu przed tymi wszystkimi wydarzeniami, a ty zostałbyś przy ukazaniu się Pana Jezusa i narzekałbyś i prosiłbyś, aby góry i skały cię zakryły przed Pana Jezusa obliczem. To jest zatrważające, że niektórzy ludzie są gotowi dla chwilowych rozkoszy, przemijającej rozkoszy grzechu, kłamania, trwania w fałszywej teologii, po to, żeby było fajnie na zebraniach religijnych, żeby żyć w fałszu i w fajnych takich uczuciach religijnych, są gotowi kłamać wbrew prawdzie, nie sprawdzają w Słowie Bożym, tylko trwają w odrętwieniu po to, żeby fajnie z innymi bezbożnikami ramię w ramię udawać chrześcijan, twierdząc, że dziś jest nowe przymierze. To jest wyznacznik fałszywej religii w dzisiejszych czasach, kłamców, którzy twierdzą, że zmartwychwstanie już się rzekomo dokonało, że rzekomo już mamy dzisiaj nowe przymierze. Jest to jeden z bardziej rozpowszechnionych, zgubnych zabobonów dzisiejszych czasów wśród ewangelicznych nurtów chrześcijańskich, tak zwanych ewangelicznych. Amos, 4 rozdział, 12 werset. Wzywa takich ludzi, bądź gotowy na spotkanie Boga Twego. Tak uroczyście w swoim czasie napominano Izraela, co widzimy w Amosa 4:12. I każdy z nas, czy Żyd, czy nie Żyd, czy poganin, czy Żyd, czy Izraelita, musi spotkać Pana Jezusa. Jeśli nie dla przyjęcia łaski od Pana Jezusa wypracowanej na krzyżu Golgoty, przez Jego doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, to jeśli nie dla przyjęcia tej łaski wiecznego zbawienia nieutracalnego, bo opartego tylko na doskonałej ofierze Pana Jezusa, to inna wersja spotkania jest ku potępieniu. Bo Jezusa prędzej czy później spotkasz, albo jako Twojego Zbawiciela teraz możesz wzywać Go, aby Cię ratował, albo spotkasz Go jako Twojego potępiającego. Dlatego nasze zadanie jest takie, my, którzy wiemy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu, że nie ma teraz nowego przymierza, tylko nowe przymierze dopiero będzie zawarte z Izraelem i Judą po 7-letnim ucisku, że nie ma teraz 1000-letniego królestwa, że nie ma teraz milenium, nie ma teraz nowego przymierza. Ono dopiero nastąpi po 7-letnim ucisku. Jak się dopełnią czasy opisane w 9 rozdziale Księgi Daniela. Dopiero po upływie tych dni, przecież tam jest to wyraźnie powiedziane, że dopiero wtedy nastanie nowe przymierze, co widzimy w Jeremiasza 31 rozdział,
Skąd w ogóle taka fałszywa koncepcja znalazła korzenie, jak zapuścić w sercach tych ludzi? To tylko ewidentnie dlatego, że oni po prostu przez nieprawość dopuszczają do tego, żeby obłęd był w ich umysłach. Bo jakiekolwiek czytanie Biblii, nawet po nieuważnie, szybko, po łebkach, nie pozwala na takie wnioski, żeby dać sobie wcisnąć, że dzisiaj jest nowe przymierze. Tylko trzeba być po prostu osobą, która w ogóle nie zagląda do Biblii, żeby tego typu pomysły mieć, że teraz rzekomo jest tysiącletnie królestwo, milenium, nowe przymierze. Nie, nowe przymierze będzie zawarte dopiero wtedy, kiedy już będzie po 7-letnim ucisku, po ucisku Jakuba. Kiedy poganie w pełni wejdą, dopiero wtedy z powrotem zaczną się czasy Izraela. I co teraz widzimy? Teraz widzimy jednoznacznie, że my na miejscu Chrystusowym mamy do przekazania ludziom poselstwo. Poselstwo, które brzmi: pojednaj się z Bogiem. Tak czytamy między innymi w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, jakby was Bóg upominał przez nas. Prosimy na miejscu Chrystusowym: pojednajcie albo jednajcie się z Bogiem. 2 Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Tak, teraz możemy ten czas nazwać czasem łaski, czasem przyjemnym i czasem zbawienia, dniem zbawienia. Tak mówi nam 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset i Łukasza, 14 rozdział, 31 werset. Najpierw przeczytajmy z Łukasza, 14 rozdział, 31, 33 werset. Albo który król, jadąc na wojnę, potykać się z drugim królem, pierwej usiadłszy nie radzi się, mógłby li się w 10 tysięcy spotkać z onym, który we 20 tysięcy jedzie przeciwko niemu? A jeśli nie, gdy on jeszcze jest daleko od niego, posłów wyprawiwszy do niego, prosi o to, co należy do pokoju. Także i każdy z was, kto by się nie wyrzekł wszystkich majątności swoich, nie może być uczniem moim. Tak mówi Pan Jezus w Łukasza, 14 rozdział, 31 do 33 wersetu. A drugie miejsce już z 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset, bo mówi Bóg: czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cię. Oto teraz czas przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Jednoznacznie widzimy, że teraz możesz pojednać się z Bogiem. Teraz jest przyjemny czas, czas łaski, dzień zbawienia. Naprawdę, miły przyjacielu, jeśli dałeś się omamić fałszywym naukom, że teraz rzekomo jest nowe przymierze, że Pan Jezus już nie przyjdzie, bo już każdy zna Pana i że to jest fałszywe oczekiwanie, żeby nawracać się do Boga, to jesteś w bardzo złym położeniu. To nie jest prawda. Prawdą jest, że Pan Jezus przyjdzie znowu i po Jego przyjściu dopiero nastanie nowe przymierze. Więc zachęcam cię, abyś skłonił się do pokuty, abyś nawrócił się. Pokutuj i nawróć się, aby ci grzechy mogły być odpuszczone. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Słowa Bożego, że to jest ważne. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 42-43 werset. Tutaj apostołowie mówią tak: i rozkazał nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że on jest tym postanowionym od Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy
świadectwo wydają, że przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 42-43 werset. I w dokładnie podobny sposób Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30-31 werset. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim, wszędzie, aby pokutowali. Przeto, iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, zbudziwszy go od umarłych. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30-31 wersetu. Z tych słów widać wyraźnie, że jeśli zwrócisz się do Boga z pokutą i nawróceniem, jeśli zrozumiesz, że ty nie jesteś święty, a Bóg jest święty, i nawrócisz się do Boga, to grzechy będą mogły ci być odpuszczone. I abyś mógł rozpocząć służbę Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios i być beznagany w czasie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do tego przeczytajmy 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 9-10 werset. Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 9-10 werset. I kolejne miejsce: aby utwierdzone były serca wasze, nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. To jest z 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 13 werset. Aby utwierdzone były serca wasze, nienaganione w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Natomiast co do wszystkich, których tutaj widzimy na sali, jestem niemal pewien, że wszyscy z nas są ludźmi, którzy naprawdę uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, że są zbawieni z łaski niezależnie od uczynków swoich, tylko w oparciu o doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa. I możemy mieć pewność, że gdyby Jezus przyszedł jeszcze dziś, to wziąłby nas do siebie, zabrałby nas do tego miejsca, gdzie On jest, tak żebyśmy byli razem z Nim na zawsze. I mając to na względzie, wiemy doskonale, że dziś nie ma jeszcze nowego przymierza. Zmartwychwstanie się jeszcze nie dokonało, jak twierdzą ci, którzy uczą, że już dziś mamy milenium, albo dziś mamy tysiącletnie królestwo, albo dziś mamy nowe przymierze. To są różne maski dla tej samej fałszywej nauki, zaprzeczającej temu, że Pan Jezus przyjdzie znowu. Że do narodzenia na nowo jest potrzebna łaska Boża, a nie własna praca rąk, czy własna praca duchowa człowieka. Tylko na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest możliwe zbawienie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to cieszyć cię będzie przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa. Jako, że to jest pewne, że On przyjdzie znowu. I Słowo Boże, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, stawia nam przed oczy jako jedyną pobudkę do świętobliwego, do świętego życia. Możemy o tym przeczytać między innymi w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, od 2-3 wersetu. Czytamy tam: najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy,
albowiem ujrzymy Go tak, jako On jest. A każdy, kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest. Pierwszy list Jana, 3:2-3. To jest fakt, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I skoro Pan Jezus przyjdzie znowu, mamy zachętę, aby umartwiać swoje członki, które są na ziemi, abyśmy mogli okazać się z Nim w chwale. Mówi nam o tym Kolosan, 3:4-5. Ale gdy się Chrystus, On, żywot nasz, pokaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Jakże jaskrawa jest miłość pieniędzy, która jest bałwochwalstwem. Źródłem, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Ono nie pasuje do osób, które oczekują przyjścia Pana Jezusa. Tak mówi Kolosan, 3:4-5. Gdy się Chrystus, On, żywot nasz, pokaże, tedy i wy się z Nim okażecie w chwale. Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Kolosan, 3:4-5. Mamy więc jasną, wyraźną zachętę do tego, aby walczyć i modlić się o czystość naszego serca, abyśmy mogli być Mu podobnym, abyśmy mogli być do Jezusa podobni i ujrzeć Go, jakim On jest. Tak uczy nas na przykład Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Mateusza 5:8. O podobnym wydźwięku jest 1 Jana 3:2-3. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy On się objawi, podobni Mu będziemy. Albowiem ujrzymy Go tak, jako jest, a ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się jako i On czysty jest. 1 Jana 3:2-3. Mamy zatem wyraźną zachętę do tego, aby badać Słowo Boże, abyśmy przez to Słowo Boże mogli być oczyszczonymi i uświęconymi. Zachęca nas do tego m.in. Efezjan 5:26. Aby Go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez Słowo. Efezjan 5:26. Może być tak, że niektórzy zwodziciele będą z pogardą na tą naukę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa mówić, że to się nie wydarzy. Ale to nas nie obchodzi, bo my mamy wyraźne przykłady, że Mojżesz, jak widzimy w powtórzonego prawa w 5 Księdze Mojżeszowej, w którego prawa 33:2. I rzekł Pan z Synaju, przyszedł i pojawił się im Seiru, objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z 10 000 świętych, z prawicy Jego zakon ognisty dany im. To jest w którego prawa 33:2, 5 Mojżeszowa 33:2. Więc widzimy, że Mojżesz, Dawid, też przykład Dawida możemy tutaj przytoczyć. Dawida przykład mamy na przykład w Psalmie 102:17. Gdy
Pobuduje Pan Syjon i okaże się w chwale swojej. Psalm 102, 17. Kolejny święty, Izajasz, co czytamy m.in. w Izajasza 60, rozdział 1, werset. Bo przyjdzie do Syjonu odkupiciel i do tych, którzy się odwracają od występków w Jakubie, mówi Pan. Powstań, objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska weszła nad Tobą. Czyli widzimy zarówno Izajasza 59, rozdział 20, werset i Izajasza 60, rozdział 1, werset świadczą nam o tym, że Izajasz podobnie oczekiwał przyjścia Pana Jezusa. Kolejny to Jeremiasz. Przykład Jeremiasza, czytamy o Jeremiaszu w słowach z Księgi Jeremiasza, 23 rozdział, 5-6 werset. Oto idą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą i będzie królował król, a poszczęści mu się. Sąd zaiste i sprawiedliwość będzie czynił na ziemi. Za dni jego Juda zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać będzie. A toć jest imię jego, którym go zwać będą. Pan, sprawiedliwość nasza. Jeremiasza 23, rozdział od 5 do 6 wersetu. Kolejny przykład to Daniel. O Danielu czytamy między innymi widziałem też w widzeniu nocnym, a oto przychodził w obłokach niebiańskich, podobny synowi człowieczemu, a przyszedł aż do starodawnego i przywiedziono go przed oblicze jego. Daniela 7, rozdział 13, werset o tym mówi. Kolejnym przykładem jest Zachariasz. Zachariasz. O Zachariaszu czytamy 14 rozdział Księgi Zachariasza, 4-5 werset. I stanął nogi jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalemowi, na wschód słońca, a Góra Oliwna się na pół rozszczepi, na wschód i na zachód słońca, rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa tej góry na północ, a połowa na południe. Wtedy uciecze przed doliną gór, bo dolina tych gór dosięże aż do Azal. Będziecie, mówię, uciekać, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój i wszyscy święci z Nim. Zachariasz, 14 rozdział, od 4 do 5 wersetu. I widzimy, że Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, wszyscy prorocy i apostołowie, co widzimy między innymi w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, od 15 do 17 wersetu, a z tym się zgadzają mowy prorockie, jako jest napisano. Potem wrócę się, a pobuduję za się przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego za się pobuduję i znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 15 do 17 wersetu. Więc widzimy, że Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, wszyscy prorocy i apostołowie, więc ci wszyscy wierzyli w powtórne przyjście Chrystusa. Zatem jeśli ktoś dzisiaj odważa się zaprzeczać temu, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu i kłamie, że już jest milenium, że już jest nowe przymierze, że już jest tysiącletnie królestwo, to mamy do czynienia z wyjątkowo zepsutym osobnikiem, który tarza się w kłamstwie, miłując ten grzech oszukaństwa. Więc
Jeżeli widzimy, że wszyscy apostołowie i prorocy, wszyscy wymienieni wcześniej, Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, oni wszyscy są naszymi tutaj świadkami, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu, to co my mamy? Odrzucać tę naukę Słowa Bożego tylko dlatego, że popularne jest wierzganie przeciwko Słowu Bożemu i deptanie Syna Bożego i wystawianie Go na urągowisko wśród tych, którzy uważają, że już jest nowe przymierze. Nie miejmy nic wspólnego z takimi zakusami. I to niestety jest też bardzo popularne takie podejście, że są tacy, którzy teoretycznie deklarują, że niby tak, tak, fajnie, Jezus przyjdzie znowu, ale jakie to ma znaczenie dla mojego dzisiejszego życia? No więc jeżeli na takiego ducha trafimy, ktoś takiego ducha ma, że go taki duch opanował, to jest to bardzo, bardzo smutny stan. Spotykamy tego typu osobników, którzy sądzą, że powtórne przyjście Chrystusa ma oznaczać śmierć i że rzekomo, jeśli ktoś jest przygotowany do śmierci, to i wszystko w porządku i nie ma powodów, żeby tak dużo badań poświęcać powtórnemu przyjściu Pana Jezusa, że nie warto się tą kwestią zajmować, że nie wierzą, aby ta nauka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa miała jakieś praktyczne znaczenie, że sądzą nawet, że udzielanie po prostu jakichś jednoznacznych odpowiedzi ze Słowa Bożego albo przeznaczanie jej tyle uwagi jest pomyłką. No więc tak niestety się rozpowszechniło wśród Laodycejczyków, którzy już są letni, których Pan Jezus wypluje z ust swoich. I to jest niestety, zaliczają się, co prawda niektórzy z nich, do ciała Chrystusowego przez to, że obmyli swoje grzechy w krwi barankowej, ale potem popadli w zabłądzenie, słuchając nauk demonów, twierdzący, że teraz rzekomo jest nowe przymierze, że powtórnego przyjścia Pana Jezusa już nie będzie, że już tysiącletnie królestwo nastało, że już milenium mamy. To jest po prostu całkowity błąd. I jeżeli mamy braci i siostry w Chrystusie, którzy takiemu błędowi ulegli, to faktycznie oni zaliczają się do ciała Chrystusowego, są poślubieni jednemu mężowi, aby móc się mu przedstawić. I czytamy o tym między innymi w 1 Koryntian 12, rozdział 27, werset. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna. Albo jak widzimy w Słowie Bożym, że jest to w 2 Koryntian 11, 2. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą, bom wam przygotował, aby was stawić czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. 2 Koryntian 11, 2. Nie dajmy się zwieść tego typu fałszywym naukom, bo Chrystus ma znowu przyjść, aby wziąć swoją oblubienicę. I nie możemy tego traktować powierzchownie. To jest po prostu niemożliwe, żeby tak postępować. Niech słowa z kilku miejsc Nowego Testamentu nas zachęcą. Między innymi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 3 werset. Pan Jezus powiedział, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdziem ja jest i wy byli. Ewangelia Jana 14:3 albo Efezjan 5 rozdział 23 i 32.
Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a On jest Zbawicielem ciała. Tajemnica to wielka jest, lecz ja mówię o Chrystusie i Kościele. Bądźmy czujni. Nie wyzbywajmy się w ten sposób tak pocieszającej prawdy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Weźmy materiały do notowania. Zacznijmy studiować Słowo Boże. Weźmy jakieś narzędzia do pisania, do zaznaczania w swojej Biblii wszystkich tych miejsc, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. A dzięki temu zobaczycie, jak znaczna część Słowa Bożego poświęcona jest kwestii powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli Duch Święty, co widzimy przez tak liczne miejsca Słowa Bożego, jeśli Duch Święty uważa tę naukę za tak ważną sprawę, to czyż ta sprawa powtórnego przyjścia Pana Jezusa nie zasługuje na naszą uwagę? Słowo Boże upomina nas, co widzimy między innymi w 1 Koryntian, 1 rozdział, 7 werset. Przetoż pocieszajcie jedni i drugich tymi słowami, tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli 1 Koryntian, 1 rozdział, 7 werset i 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 18 werset. Słowo Boże upomina nas, abyśmy na tą naukę zwrócili uwagę. Tak mówi na przykład w objawieniu 1 rozdział 3 werset. Błogosławiony kto czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane. Albowiem czas blisko jest. Czas blisko jest. Objawienie 1 rozdział 3 werset. I nie da się tego przeoczyć. I nie da się tego zignorować, jeżeli chce się być wiernym Panu Jezusowi. W przeciwnym wypadku grozi nam niebezpieczeństwo potępienia. Tak, 42 po prostu werset z Izajasza. Lecz jeśli by rzekł on sługa w sercu swoim, odwłacza Pan mój z przyjściem swoim. Przepraszam, nie chodziło o to miejsce, które podałem, tylko to jest z Łukasza 12, nie 42. Łukasza 12, rozdział 45 do 46 wersetu. Lecz jeśli by rzekł on sługa w sercu swoim, odwłacza Pan mój z przyjściem swoim i począłby bić sługi i służebnice, a jeść i upijać się, przyjdzie Pan sługi onego dnia, którego się nie spodzieje i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z niewiernymi. Łukasza 12, 45-46. I drugie, podobnie napominające nas miejsce jest z Łukasza 21, 34-36. A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by przyszedł na was ten dzień, albowiem jako sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Przetoż czuwajcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, a stanąć przed Synem Człowieczym. Łukasza 21, 34-36. Kolejne miejsce to jest z 1 Tesaloniczan 5 rozdział od 1 do 7 wersetu. A o czasach i chwilach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano, albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo,
wtedy na nich nagle zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę, a nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia. Nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności. Przetoż nie śpijmy jako i insi, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwymi, albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Dlatego podsumowując tą moją zachętę na ten czas, proszę, abyście badali teksty zacytowane po prostu w Słowie Bożym na ten temat i abyście te teksty studiowali z uwagą ze Słowa Bożego. Te, które tutaj podajemy, też warto, żebyście sobie gdzieś wynotowali. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni wykład z tego takiego tematu. Mam życzenie, żeby więcej było tych spotkań na ten temat. I być może się uda. Jeśli się uda, to te miejsca proszę, żebyście wynotowywali. I bardzo zachęcam, żebyście powynotowali, dali mi zwrotną informację, czy mamy kontynuować te zagadnienia, czy nie. Jeśli przeczytacie te miejsca i porozmawiamy wspólnie, to będzie to dla mnie sygnał, czy powinniśmy dalej pogłębiać tą wiedzę, czy też ta potrzeba już jest zrealizowana samodzielnie i nie ma potrzeby, żebyśmy wspólnie to rozważali, tylko każdy indywidualnie się temu odda. Więc zbadajcie teksty, badajmy te teksty, które tutaj przytaczane były. Jest jeszcze dużo innych tekstów, które jeśli będziemy się zajmować tym tematem, będą tutaj przytaczane na naszych spotkaniach. I mam nadzieję, że te teksty, które są w większości wypowiedziami Jezusa i apostołów Jego, zachęcą was, zachęcą nas wszystkich do stosowania tej nauki w celu pobudzania nas do czujności, pokuty, cierpliwości, wierności w służeniu, braterskiej miłości. I będzie nas to osądzać słowo, czy może być coś bardziej praktycznego, zachęcającego nas niż powtórne przyjście Pana Jezusa. Słowo Boże twierdzi, że to jest najbardziej praktyczna, zachęcająca do praktycznej świętości nauka, oczekiwanie Syna Jego. Więc jeżeli nie ma w Słowie Bożym innej nauki, która by miała tyle mocy, tak głębokich zachęceń do umartwień ciała oraz zwrócenia nas ku Bogu i pracy dla Boga, pracy dla dusz ludzkich, żeby je pozyskać dla Chrystusa. I ta nadzieja i radość i korona chluby, którą jest właśnie efekt naszej pracy, to jest związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, to jeżeli tak jest, no to jaka inna nauka może nas zachęcać? Możemy o tym przeczytać między innymi w Daniela 12, rozdział 3, werset. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą jako gwiazdy na niebie. Daniela 12, rozdział 3, werset. Oraz 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 19 werset. Albowiem któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby? Czy nie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie przyjścia Jego? 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 19 werset. Te słowa jednoznacznie nam pokazują, że to właśnie nauka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa jest kluczowa do utrzymywania nas w świętości i oczekiwaniu na Pana Jezusa. I dlatego diabeł zaatakował ją tak agresywnie, twierdząc, że jego słudzy twierdzą, że dziś już jest nowe przymierze, twierdzą, że już milenium nastało, że już tysiąclecie nastało, albo rozmywają tą naukę
zadając kłam Słowu Bożemu, które Słowo Boże mówi wyraźnie, że Nowe Przymierze będzie zawarte z Judą i Izraelem, a ci kłamcy podający się zasługi Chrystusowe twierdzą, że rzekomo Nowe Przymierze ma jakikolwiek związek z Kościołem chrześcijańskim, co jest podłym oszustwem religijnym, mającym na celu po prostu doprowadzać do zatracenia dusze ludzkie. Kto tak twierdzi, jest w najgłębszym zdemoralizowanym stanie. To jest obrzydliwe. I teraz, jeżeli mamy tą naukę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, to musimy pamiętać, że to celem jest nasza Rzeczpospolita w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego. Te słowa to jest cytat z Filipian 3 rozdział 20 do 21 wersetu. Przytaczam go słowo w słowo. Aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego. Filipian 3 rozdział 20 do 21 wersetu. To oczekiwanie na Pana Jezusa wywołuje w nas gorące pragnienia synowskiego przysposobienia, to znaczy odkupienia ciała naszego, i też potwierdza nam to Słowo Boże z kilku miejsc, między innymi Łukasza 21 rozdział 28 werset. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze. Łukasza 21-28 oraz Rzymian 8-23. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego odkupienia ciała naszego. Tak uczy Słowo Boże, List do Rzymian i Ewangelia Łukasza. Z punktu widzenia nauki o powtórnym przyjściu Pana Jezusa możemy patrzeć na świat jako na rozbity okręt płynący po oceanie. Rozbity okręt jest ilustrowany przez słowa m.in. z Mateusza 7 rozdział 13-14, gdzie Pan Jezus wzywa: wchodźcie, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Mateusza 7, rozdział 13 i 14 werset. Kolejne miejsce, 1 Tesaloniczan 5, rozdział 3 werset. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, a nie ujdą. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 3 werset. Kolejne miejsce to jest miejsce, które mówi nam o słowach Piotra apostoła. 2 Piotra, 2 rozdział, 3 do 9 wersetu. I przez łakomstwo z myślonymi słowami wami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. Albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodzieję sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych. I miasta Sodomczyków i Gomorczyków popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli, a sprawiedliwego Lota, onych bez niezbożników, rozpustnym obcowaniem strapionego, wyrwał.
Albowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy, mieszkając między nimi dzień po dniu, duszę swą uczynkami ich niezbożnymi trapił. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrwać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu zachować. 2 Piotra 2:3-9. Jeszcze przychodzi mi na myśl, żebyśmy zajrzeli do 2 Piotra 3:5 od 5-12. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że niebiosa dawno się stały i że ziemia z wody i w wodzie stanęły przez Słowo Boże. Dlatego ten pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął, lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Nie omieszkiwa Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkiwanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. A on dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą, ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w który niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Tak więc jasno widzimy, że z punktu widzenia nauki Słowa Bożego, która zapowiada powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, świat doczesny możemy porównać do po prostu już ruin, do takiego rozbitego okrętu. I przez to, z czego uczy nas Słowo Boże, jesteśmy zachęcani do wytężania wszystkich naszych sił. Po co? Po to, abyśmy mogli kogokolwiek z ludzi tego świata wyrwać, uratować. Bo jeżeli tego nie zrobimy, oni pójdą do piekła na wieczne zginienie. I 1 Koryntian 9:22 mówi o Pawle: stałem się mdłym jako mdły, abym mdłych pozyskał. Wszystkim stałem się wszystkim, abym przecie niektóre zbawił. 1 Koryntian 9:22. Większość, jeżeli nie wszyscy spośród braci zajmujących się szerzeniem Ewangelii, to są ludzie, którzy rzeczywiście wierzą, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu i zabierze Kościół do siebie, że wszyscy zbawieni będą zabrani do nieba żywcem. I to jest bardzo ważne, że to jest powiązane, Ewangelia z wiarą w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy uważają, że nowe przymierze już jest, czyli nikt nie będzie mówił poznaj Pana, bo wszyscy Go znają, to są zwodziciele. Oni twierdzą, że już nastało milenium, nastało tysiąclecie, nastało nowe przymierze i w nowym przymierzu przecież jest powiedziane, że wąż będzie się żywił prochem, w nowym przymierzu dziecko będzie się nad jamą żmii bawić. Tak, takie rzeczy wierzą, że dziś już rzekomo są. Cóż za oszustwo, wszyscy znają Pana. No to jeżeli wszyscy znają Pana, logiczne, że nie ewangelizują, łączą się w ekumenii i razem z diabłem ramię w ramię maszerują przeciwko dzieciom Bożym, przeciwko Królestwu Bożemu. Choć twierdzą oczywiście inaczej, przybierają pozór pobożności, choć ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Szatan przybiera postać anioła światłości, tym bardziej jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości, mienią się takowymi, więc nie daj się oszukać. Powtórne przyjście Pana Jezusa jest jeszcze przed nami w momencie nagrywania tych słów. I jeszcze nie nastało nowe przymierze.
To jest nieprawda, żeby ono nastało. Pan Jezus przyjdzie znowu, weźmie najpierw Kościół do siebie, zacznie się 7-letni ucisk. Po 7-letnim ucisku Pan Jezus razem z wierzącymi przyjdzie na ziemię i potem dopiero zostanie ustanowione nowe przymierze z Izraelem i Judą. I tak Słowo Boże nas uczy. Więc możemy wierzyć apostołowi Piotrowi, że mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świeccy w ciemnym miejscu świecącej, bo świeca świeci w ciemnym miejscu, świecącej w ciemnym miejscu dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, a jutrzenka weszła w sercach waszych. I to jest z drugiego listu Piotra, 1 rozdział, 19 werset, te słowa dosłownie brzmią. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy świecącej dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w serca wasze. 2 Piotra, 1 rozdział, 19 werset. No i dalej też mamy przypomnienie od apostoła, żebyśmy dobrze sobie te słowa zapamiętali, co widzimy w 2 Piotra, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Najmilsi, już ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napomnienie uprzejmą myśl waszą, abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych proroków i na przykazania nasze, którzyśmy apostołami Pana i Zbawiciela. 2 Piotra, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, jak Piotr, apostoł, nas zachęca, żebyśmy trzymali się nauki o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego to jest ważne, żebyśmy pobożnie studiowali Słowo Boże na temat proroctw. I to nie jest nic, co uczyniłoby z nas bezużytecznym. To jest najbardziej użyteczne. Zajmować się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus może przyjść po nas jeszcze dzisiaj, bo tak mówi Słowo Boże. Więc każdego dnia oczekuj Syna Bożego z niebios.